What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Devil May Cry 5. Prawdopodobnie jest to przedostatni odcinek całej serii, o ile uda się w tym odcinku przejść zarówno 16, jak i 17 misję. A myślę, że na spokojnie... Znaczy nie, wróć, nie. 16, 17 i 18. A myślę, że na spokojnie może się to udać. O, czekaj tutaj w sumie. A, teraz też chyba ptaka. A nie, jeszcze, jednak jeszcze nie. Już sobie zaakumulujemy triggera, który zbieramy z tych kul. No i ładnie, trigger grzechu nabity. O nie! Kurde, tam było więcej. Dobra, na zwykłego triggera da się nabijać w bardzo łatwy sposób. Okej, walka. Ej, no zrobiłem unik przecież! No ej, are you fucking serious? Pięknie. Oh, come on! Okej, okay. Nie wiem, czy mu się muzyka nie odpaliła w sumie w trakcie walki. No, bynajmniej nie tak, jaką bym chciał usłyszeć, no ale... Trudno. Troszkę żyćka. Co jeszcze? Tutaj więcej triggera. Okej, już full, dobra. To lecimy dalej. No, Jesus fucking Christ! Go to hell! Slut! Nice! No fuck you! Dobra, dawaj mi tego triggera. I od razu jak poszybciej poszło. Dobra, anuluj tego. No, gdzie jest wyjście? Tu. Akumulacja od razu w kolejnego triggera, żeby nie marnować. Dobra, czy jestem w stanie tam dolecieć? No, nie w taki sposób. Nie, 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 nie tak. Tu. Średnio. Dobra. O, to żem poleciał. Dobra, na szczęście za wiele tutaj też nie stracę.
No, co to ma być? Dawniej jeszcze nie w kozi róg zapędzicie, tego potrzebuję. No ej, are you fucking serious? No, Jezu, jak nie cierpię, jak on tak ciągle z spami. Jesus fucking Christ. Ale już trudno, niech to się zużyje, żeby mi się chociaż nabiło trochę życia. Więcej. Dobra. Teraz akumulacja. Okej. Okay. Mógłbym to zrobić teraz ponownie tylko i wyłącznie po to, żeby mieć jeszcze więcej leczenia. Chyba to zrobię. Dobra, niech to tam leci. Dobra, prawie full pasek. Tutaj więcej triggera. No i teraz trochę zmarnowałem okazję. Nabijamy kolejne. Co jest? Boże, zaś to gówno! Żebym poleciał. Padła? Padła. No oczywiście, ale jak nie ona, to mnie ścieknie ten jej durny... Może coś chciałem powiedzieć? Nie wiem, jak ja usłyszę teraz cię użyć, ale chodziło mi o te nożyczki, nie? Ponownie wykorzystać trigger grzechu, żeby się podleczyć. No, oh, come on! Dobra, anuluj. Przeakumuluj. A dobra, dawaj. Muszę być cicho. What the hell? Co tu miało być przed chwilą? Co
chyba walnąłem go i powinno być kontra. Ja go walnąłem, ale chwilę później dostałem odrzutkę do tyłu. Dobra, i za chwilę będzie walka z bossem. Cyk. No, przeakumuj to. Proszę bardzo, tutaj grzech aktywny. Fuck you! Dobra, chodź do pełniku. No i proszę, to od razu poszło lepiej. Stało się tylko trochę wczuć w walkę. Podleczyłem bynajmniej. Dzięki tej przemianie grzechu. Niestety coś tam jeszcze oberwałem w trakcie, no ale... Lepszy rydz niż nic, nie? Tutaj cyk, jeszcze kuleczka. Z większym leczeniem. Okej, teraz boss, czy... Ja, teraz będzie boss. O, i pyk, jeszcze więcej leczenia. Lubię. Dobra, nie mam co kupować, więc lecimy dalej. No i mamy króla Cerbera. Zobaczymy, czy jako The Virgin pójdzie mi lepiej niż jako Dante. Kurde, to wszyscy uni przecież. Teraz nie do końca. Okej, nie do końca to chciałem zrobić od razu, no ale niech będzie. Ładnie. Walnie. Właśnie. Okej. Serio? Oberwałem z tego jeszcze? Nie? Double XD? Dawaj, raz. Raz, dwa, trzy. O właśnie! Okej. Jezus, zły guzik wcisnąłem teraz! Chciałem zrobić kurde unik, a zrobiłem przez przypadek zaatakowałem. Ale chyba się jednak bez powtórki nie obejdzie, co mi się wydaje. A jak w przypadku Dantego się nie obejdzie bez powtórki. Miejmy tylko nadzieję, że tym razem się obejdzie bez podwójnej powtórki. A dawaj za kulę.
Proszę 7,5 tysiąca, kiedy mam maksimum, ile mogę mieć. Oj, to jeszcze go bije! Ciekawe. Wiedziałem, że powrót do walki też bije. Się wróci kulą albo... Czy złotą kulą, albo z kulami takimi czerwonymi. Nie wiem, że to też bije przeciwnika. No ej no, gdzie unik? No, odpuść, odpuść. Okej, może być. Nice! Jeszcze zdążyłem to wykonać. Pięknie. Dobra. No a. Gdybym właśnie nie dał się zabić, no to wtedy bym zdążył. Wtedy bym zdołał dostać. Nie. Wtedy bym zdobył eskę. Czemu tak proste zdanie, kurde. W taki debilny sposób próbowałem ułożyć. Dobra, nieważne. Okej, od razu do Yurizena przychodzimy. Ej, to było teraz zajebiste! Takim przypadkiem wyszło. No i musiałem to zjebać oczywiście momentalnie. Tak. Nice. Teraz będzie kopniak? Nie, zaś to. Teraz kopniak? Pięknie. To było kopniaka, co? Ładnie. Oh, come on! To było ładne. Czekaj, halo. Raz, dwa. Dobra, trzecia faza już się wbija powoli chyba. Dobra, odrzucił mnie, ale to nie bije damage'a na szczęście. O, Jezus Maria, nie wierzę. Dostałem kopniaka niestety. I mam coraz mniej życia, to jeszcze bardziej boli. O, dawaj. Dobra,
Kurde, no chcę zrobić mu ten bilion ruchu na Yamato, ale nie jestem w stanie. O, dawaj, 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 dawaj! Ej, dobra, ej! Ej, nie spodziewałem się trzeciego kopnięcia, kurde! Więc co, ja teraz wracam za kulę i kurde, to ten powrót go zabije. A jednak nie. Ale zabiję go w taki prawie kozacki sposób. Prawie, bo zginął, bo zostałem powalony podczas walki. Uuu, ej, takiej prowokacji jeszcze nie widziałem. Chyba specjalna właśnie dla tego. Specjalna dla trybu Triggera Grzechu. No i cóż, no niestety. Kurde, 22 minuty, dwie misje za nami. To jeszcze misja 18. Myślę, w tym odcinku zostanie wykonana. No a potem już chyba ostatni odcinek nagram po prostu dla tego. Dla dwóch właśnie ostatnich walk z bossami. I jeśli będzie tak samo jak w Devil May Cry 4, to powinno być jakieś osobne zakończenie z, jakby od strony Virgila. W sensie, bo wiecie, my na razie znamy zakończenie od strony, powiedzmy, tego. Kurde mać, no. Ja wiem, że Hitler, to jak to mam zrobić? Jak to jest w ogóle wykonalne? O, chyba, że tak. Bez sensu. Szybko. Łatwiutko. Kolego, do kogo ty podskakujesz teraz? Zapomniałem w ogóle o tym przyzwaniu mieczy. A to jest naprawdę właśnie pomocne. To bynajmniej to pojedyncze walnięcie tak po prostu w niego. Wszyscy? Wszyscy. Dobra, o, tam świetnie zostały kulki zielone, więc się podleczymy tym. No, nawet wysokiego poziomu bym powiedział. Dobra, teraz szybki check dla mnie. To było w iluzorycznym? Nie, to... Nie tak, w ostrzu. Tak, czy... Nie, to jest w mieczu, bo ostrze to jest właśnie ta iluzja... Zresztą teraz mi pomylił, jak to się nazywało po angielsku w oryginale? Force Edge'a. Spiralne, przytrzymaj X. Tutaj miecze burzy, to jest dookoła niego. Namierz do tyłu, przytrzymaj, puść. To co wykorzystałem dwa razy w tej walce. To? W ogóle, to ostrzał, to jest najpotężniejszy atak, ale rzadko mi to w ogóle wchodziło, nie? Czyli to jest co? Namierz, tył, przód i puść. Przytrzymaj i puść. Okej.
I to nie tylko w tym, bo w poprzednim Devil May Cry'u też próbowałem to wykorzystywać jako fair, czyli w ogóle mi to nie wchodziło. Okej. Dobra, dobra, to już znamy, to nie oglądać nie musimy. What? Czy odbiłem? Nie! Czy odbiłem jeszcze strzał tego nietoperza? Tak trochę wygląda. Wow. Dobra, okej, full trigger grzechu i full trigger zwykły. Walka odbębniona. Dobra, to lecimy dalej. Dobra, te kule olewamy i lecimy od razu tutaj. Teraz powinien być cień, jeśli dobrze myślę. Wróćmy się, dobrze pamiętam, dokładnie. Nie, nie to. Dobra, Jezus, jeszcze raz, jak było to dookoła niego? Bo w sumie te iluzoryczne ostrze, to miecz, to jest najlepsze, co mogę teraz robić właśnie. Bo to momentalnie ich wybija z tego, z tej postaci stałej, powiedzmy. Tu, miecze burzy. Namierz, tył i przytrzymaj puść, okej? Okej, jego aż tak nie wybija, ale... O, dobra, czyli najlepiej zużywać po prostu tego grzmotnięcia tym szut, bo to widzę bije najwięcej. Ej, nie to! O! Już? Nie gada, że już! Okej, okay, to było szybkie. No ale w sumie właśnie użyłem tych... Użyłem tego wybijania z tych ostrzy, plus jeszcze używałem właśnie tego. Plus użyłem triggera grzechu, więc... No... Dość logiczne, że poszło to szybko, nie? Dobra... Okej, okay, to sobie zostawię tak na wszelki wypadek. Z nimi nie poszło. A ty boże, syga, naprzód się, one na mnie uciekają, one ze mnie nie walczą nawet. No, chciałoby się. Okej. Okay. O kurde, nie wiedziałem, że za to... Nie wiedziałem, że za to się dostaje fragment. Proszę. Czyli taki challenge wewnątrz gry to jest. To jest taki challenge wewnątrz gry, który dał mi po kurde fragment kulki. Zajebiście. Dobra. Gdzie tym razem? Tutaj. O, come on! No, podejdź, gościu. Albo w sumie? Masz. Dobra, ktoś jeszcze? Nikt. Spoko. Dobra, to. Gdzie te... O, jak miło. Odzyskałem. Akurat sobie odzyskam. Więc gdzie te... Gdzie w tym momencie muszę iść? Tędy?
Chyba tak. O, bo i nie. Okej, czyli to było chyba tylko dojście do leczenia. No, to mi akurat na złe nie wyszło. Okej, dobra, tak, akumulujemy. Żeby mieć full trigger. Tu kolejne odzyskanie. Będzie też full triggera zwykłego. Dobra, i gdzieś tam na górę muszę chyba iść jednak. O! Wygodne. Ktoś jeszcze jest? Nikt? No nie, ktoś tu jest, tylko... O właśnie, to jest wyżej. Okej, okay, co? Okej, okay, zaś cień. Are you serious? A teraz są we dwóch, dobra. Tu. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Brakuje mi jakiegoś paska, kurde, który by zliczał ich życie, nie? Ja teraz biłem cały czas tylko jednego, a jakby liczył im obu naraz chyba. Mam takie... mam prawie pewność, że jako Dante musiałem rozwalić obu osobno, a nie jednocześnie. No nie, może coś mi się teraz myli, ale... No raczej nie. Dobra. Lecimy teraz prawie na szczyt. Ale właśnie, jest kolejna statua. Czyli teraz będzie walka już tylko z samym tym. Znaczy z samym, no... Jest tu, sam finał. Jest laska V. No i będziemy walczyli z całym trio. Proszę bardzo, koszmarek dołączył do gry. Jezu, co się stało właśnie? Ale dostałem mindfucka przed chwilę. Kurde, już miałem tą meskę, no. Wysyłam tego triggera, bo kurde, przez środek z tego za długo sobie trzymałem, ale nie chcę go odpalić właśnie. Bo poczekaj, aż się koszmar pojawi. Możesz ty, cwaniaszku. Może sobie przebym go z taką wyłączyć. O, okej, cień chyba padł. Tak, na amen mi się wydaje. Nie, dobra, tak, no tak, padł. Bo padł tak, powiedzmy, na amen, tylko po prostu znowu go teraz koszmar
Uwiwajnąć, powiedzmy. Nice. Raz, dwa, trzy. Ten o. Dobra, padł. To już tylko koszmar nam został. To już pójdzie gładko, myślę. I... koniec! Jeszcze idealnie teraz weszło. Okej, okay, zaś będzie A. No, ale tym razem po prostu za długo mi walki zeszły. W którym też, mam nadzieję, poznamy alternatywne zakończenie. Właśnie... Czy alternatywne, bardziej nie tyle alternatywę, bo alternatywne to będzie w... byłoby, jeśli chodzi o na przykład Devil May Cry 4, bo to jest wtedy alternatywne zakończenie. Bo to się dzieje praktycznie jeszcze zanim w ogóle sama akcja fabuły Devil May Cry 4 ma miejsce. Więc to jest takie, powiedzmy, alternatywne zakończenie. Ale zakończenie, które gdzieś tam sobie na szybko sprawdziłem, tutaj powinno być kontynuacją tego, co zakończyło się u Dantego, czyli te przestrzelenie ekranu. I dalej powinno się coś więcej jeszcze wyjaśnić. Tak więc oby udało mi się to zrobić, bo niestety, ale ta jest... Bo niestety, ale war... Jeśli... To... Co jest? Coś tu się popsuło. Bo warunek, aby odblokować to zakończenie, jest jeden. Mianowicie... Wow, to mi się udało. Muszę tak samo jako Dante... muszę... przejść tę walkę z tymi demonami na końcu... bez otrzymania jakichkolwiek obrażeń. Tego nie chciałem robić. Ej, jakim cudem, jak uderz w niego wjeżdżam, a on... I nie myślałem tego ciosu. Ej, seriously? No, ej, come on! No, ej, nie to chciałem zrobić teraz. Seriously? Zajebiście. No. Super, ja już przed... Jezu, ile minęło? Dwie minuty walki? Jesus. Wow. No to naprawdę mocno potrafi sieknąć. No, chodź tu. Ej, no jak on to zrobił? No, no to mi się teraz naprawdę udało. Jak chciałem, kurde, zrobić Royal Guarda, kiedy Verge mi tak wchodził, to nie mogłem. O paradzie nie wspominając. Ej no, halo, przecież zrobiłem unik. Dobra, plus jest taki, że se Dante nie regeneruje zdrowia, przynajmniej w walce sposób.
No przystałem kontrę! Czy kontrę, unik! Jezu, pierwszy raz Fausta kurde włożył. Oj! Wiem co to jest? O, leci. Aha, ja, który wcisnął idealnie przed tym kurde unik. No zrobiłem unik przecież! Jezu! Czemu ja trzymam ciągle to namierzenie? No, nieźle. Wow, to jest chyba najgorsza walka z bossem ever, jaka mi się przydarzyła. I to nawet biorąc pod uwagę, że przeszedłem każdą postacią tryb Bloody Palace. Okej, tego nie pomijam. Zobaczymy, może będzie coś nowego. Nero, it's my son. Yeah, dumbass. You can't remember through that thick skull of yours? Well, well. That was a long time ago. I guess you were young once too. As much as I'd love to hear that story, I think it's about time we ended this. Powiedzcie mi, jakim cudem oni mają dalej siłę do walki? Skoro walczą na maksymalnych możliwościach. Okej, cześć, mają tę demoniczną krew, moc i tak dalej, ale no przecież oni już powinni dawno paść ze zmęczenia. O! All things end, Dante. Okej, nie takiej walki się spodziewałem. Czyli nie jako Nero, walczymy nie jako Vergil z Nero, tylko mamy teraz dopełnienie tego, co było w trakcie, bo pamiętajcie, że według czasu, który się pojawiał na tym, który się pojawił na tym ekranie, w misjach, to oni walczyli to są ponad pół godziny. Czyli teraz mamy dalszą część tej walki po prostu. Nice. Lepiej mi to idzie, widzę. Próbuj iść lepiej. Ej, no wszystko mówi przecież. Nice. Yes! Wow, co jest? Kurde no! W ogóle wyleciało mi z formy demona, bo chyba przez przypadek zaczął mi kombinację użycia tego. Kombinacja na użycie świata V. Oh!
Czemu ja tak nie potrafię jako Dante? No nie wierzę, że jeden taki strzał wystarczył. Adios. I won't lose next time. Okej, teraz mamy skipa. Czyli tutaj omijamy totalnie walkę z Nero. Wow, this thing got real big. You trying to compensate for something? Yes, your incompetence. By the way, how'd it feel catching up with your kid? There's no need for us to catch up. Well, with an attitude like that, you're never gonna meet your grandkids. That's enough. I don't want to hear it. Now, don't get in my way. Took the words right out of my mouth. To jest zabawne, bo oni tak się żrą ze sobą, nie? Ale oni w walce idealnie się uzupełniają. Mają perfekcyjny synchro. Bracia połączyli więc siły w walce z drzewem, ale z czasem dawne animozje powrócą. No ale to wiadomo, już tylko na tak zwaną przyjacielską rywalizację, czy tam... No, nie na śmierć i życie. That's it. Time to die! You're like an open book! I can read your every move! Too easy! Score for Dante! I'm up one! When did you learn to count? We're even. Come on! You know I was always better with numbers. What? No nie! I'm on fire! O! O, życie, czekaj, dobra! Nie było jeszcze przerwy? Może uda mi się wam pokazać do zakończenia. Jak nie, to sobie rifle szkoda. No, czyli może posłuchać, coś by zabić więcej niż Dante. Na razie. Don't
go. Don't you dare say it. Jackpot. Okej, chyba się udało. Why you gotta leave me hanging? We used to love saying that. I have no recollection. Ten ze trzy? Well, let me jog your memory. A little Virgil. Crying in the corner. Because mommy got mad. I seem to recall you crying every time father raised his voice. Proszę. How would they feel if they saw us now? What does that matter? We're still here, aren't we? Yeah, you're probably right. I patrzę to, o czym mówię, jakąś idealnie uzupełniają w tym pojedynku. Jeden drugiego osłania i robią ogólnie we dwóch jeden wielki rozpierdol. Dobra i mamy to! Kurde, 16 minut to zajęło. Odcinek będzie krótszy po prostu. Szkoda trochę. Chcę, że będzie więcej. No i proszę, wszystko jako Virgil gotowe. Tutaj za to dostałem tylko B, no ale trudno się mówi. No, ładne zdjęcie.